Szczury i myszy znikają w ciągu jednej minuty. Nie musisz kupować szkodliwych pułapek. Ten sposób uchroni twój dom przed niechcianymi gryzoniami. Pierwszą rzeczą, której potrzebujesz, jest plastikowa miska. Do tej miski wsyp trzy łyżki mąki pszennej. Następnie wsyp dwie łyżki drożdży w proszku. Na sam koniec dodaj jedną łyżkę startego sera. Wszystkie składniki starannie wymieszaj. Taką miskę pozostaw przed domem lub przy drzwiach wejściowych. Możesz także rozsypać miksturę w miejscach przy wejściu do domu. Aromat sera, który znajduje się w misce, sprawi, że przyciągnie on myszy. Jednak kiedy zaczną spożywać stworzoną miksturę z miski, to reszta składników fermentuje w ich żołądkach w tym czasie, nie będą w stanie strawić drożdży i mąki, więc nie przeżyją tej mikstury. Gwarantuję, że ta naturalna pułapka sprawdzi się idealnie. Dzięki temu prostemu rozwiązaniu pozbędziesz się gryzoni szybko i skutecznie, bez potrzeby stosowania chemikaliów. Wrzuć za szafki, a zapomnisz o myszach. Te torebki odstraszają gryzonie na kilometr. Dlatego to najlepszy sposób na nie. Myszy nienawidzą zapachu tych produktów. Przygotowanie z nich mieszanki na myszy zajmie ci tylko kilka minut. Dzięki magicznemu woreczkowi nie zobaczysz już więcej gryzoni. Nie musisz wydawać dużo pieniędzy na pułapki i trutki czy odstraszacze. Uszykuj miseczkę. Wsyp do niej dwie łyżki czarnego pieprzu mielonego. Bądź zmiel go sam, tak samo jak ja. Następnie uszykuj kilka goździków. Weź moździerz i dokładnie je rozgnieć tłuczkiem. Między innymi dzięki ich zapachowi gryzonie nie wejdą na twój teren. Kiedy rozgnieciesz goździki, wymieszaj je dobrze z pieprzem. Połączenie goździków z pieprzem daje niesamowity efekt. A gryzonie naprawdę nienawidzą tego zapachu. Teraz zabierz woreczek strunowy. Musisz wsypać do niego zawartość miseczki. Przebij w kilku miejscach woreczek szpilką lub wykałaczką, aby mógł uwydatniać się z niego zapach. Jedyne, co wystarczy teraz zrobić, to rozrzucić woreczki z naszą magiczną mieszanką w najbardziej lubianych miejscach przez gryzonie, na przykład za szafki. I w miejscach przy drzwiach. Już nie będziesz musiał obawiać się tych gryzoni. Paczuszkę z folii aluminiowej spryskaj lakierem do włosów i postaw przy drzwiach. Zapewniam cię, że myszy się do nich nie zbliżą. Jeśli nie wiesz, jak odstraszyć myszy, zaraz poznasz metodę, która jest najlepsza. Myszy mogą pojawić się w każdym domu, zwłaszcza kiedy w pobliżu jest ogród. Wtedy najlepiej uszykować coś, co odstrasza myszy na kilometr. Myszy nie lubią kilku rzeczy. Zrobimy z nich domowy odstraszacz. Uszykuj pieprz kajen. Nasyp niewielką ilość do miseczki. Dodaj trochę goździków. Myszy nienawidzą zapachu tych dwóch przypraw. Skropię olejkiem miętowym. Myszy nie cierpią też właśnie jego zapachu. Rozłóż kawałek folii aluminiowej. Przełóż do niej naszą mieszankę. Zawiń w małą paczuszkę. Żeby wydobywał się z niej zapach, nakłuj folię w kilku miejscach wykałaczką lub nie zawiązuj jej zbyt szczelnie. Myszy, nie wiadomo dlaczego, nie lubią folii aluminiowej. Teraz jeszcze spryskaj wszystko lakierem do włosów. Składniki w lakierze mają zapach, który dość skutecznie odstrasza wiele szkodników. Teraz wystarczy postawić taką paczuszkę przy drzwiach, oknie czy przy szafce z odpadkami spożywczymi. Ta mieszanka doskonale łączy w sobie wiele sposobów odstraszania myszy działa więc ze zmożoną skutecznością. Wymieszaj mydło z popcornem, a już nigdy nie będziesz mieć jednego problemu. To niesamowity trik, który pomoże wielu osobom. Zrób popcorn i przesyp go do miski. Poczekaj, aż ostygnie. Uszykuj zamykany pojemnik, pokróż do niego trochę popcornu. Zabierz najzwyklejsze mydło, zetrzyj je jak najdrobniej na tarce. Nie musi być go dużo. Dodaj do popcornu. Następnym składnikiem jest proszek do pieczenia. Dodaj dwie łyżki stołowe do naszej mikstury. Zamknij pudełko i mocno nim wstrząśnij, aby wymieszać wszystkie składniki. Nasza mieszanka jest już gotowa. To doskonała trucizna na karaluchy i myszy. Karaluchy i myszy przyciąga zapach popcornu. Przy jedzeniu popcornu zjadają także mydło i proszek do pieczenia. Nie są w stanie strawić tej mieszaniny ze względu na proszek do pieczenia i mydło. Wystarczy nabrać niewielką ilość i rozprowadzić w miejscach, w których mogą pojawić się karaluchy i myszy. Lubią one takie miejsca jak szafka przy śmieciach, ponieważ tam zawsze szukają jedzenia. Szczególnie korzystaj z tego triku w gorących porach roku. Wtedy pojawia ich się najwięcej. Pozbądź się myszy. To będzie trzymać je z dala od twojego domu. W ten sposób możesz pozbyć się gryzoni bez stawiania pułapek i szkodliwych trutek. Domowa mieszanka to naturalny środek, odstraszający myszy i szczury. Czy myszy pojawiają się w twoim domu, piwnicy lub garażu? Nie chcesz więcej ich widzieć? Przygotuj mieszankę, dzięki której pozbędziesz się myszy i szczurów. Do naczynia wsyp dwie łyżki bułki tartej. Dodaj do niej dwie łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczona jest szkodliwa dla gryzoni. Osłuć mieszankę dwiema łyżkami cukru pudru, wsyp dwie łyżki mąki. Weź pastę do zębów i wyciśnij ją na łyżkę. Tyle dodaj do mieszanki. Zapach pasty do zębów będzie odstraszał gryzonie. Zwłaszcza jeśli jest to zapach miętowy, dodaj łyżkę gipsu szpachlowego. Wlej trzy łyżki octu. Wszystko dobrze wymieszaj. I zagnieć. Mąka, soda i gips sprawią, że jeżeli mysz czy szczur spróbują zjeść tę masę, w najlepszym przypadku będą odczuwać ból brzucha. To je zniechęci do wizyt. Powstanie jednolita masa. Formuj z niej małe kulki, układaj na podstawku. Umieść je wszędzie, gdzie zauważyłeś odchody gryzoni, myszy czy szczurów. Ten naturalny środek, odstraszający, zostaw też w garażu, na strychu czy w piwnicy. Te małe kulki zapewnią ci dom wolny od myszy i szczurów. Kleszcze będą od ciebie uciekać. Ten środek to zbawienie. Zawsze mam jedną małą buteleczkę ze sobą. Ten spray jest naturalny i całkowicie za darmo. Nie ma potrzeby wydawania pieniędzy na drogie preparaty. Spryskuję nim ubrania wierzchnie, szczególnie spodnie, kiedy spędzam czas na świeżym powietrzu. Od wielu lat nie miałam żadnego kleszcza. Nie tylko kleszcze będą omijać cię z daleka, spray doskonale też odstrasza komary i meszki. Co zrobić, żeby mieć taki spray? Wystarczy na spacerze zwrócić uwagę na jedną rzecz: jest nią ta roślina. Naturalny odstraszacz kleszczy, który rośnie na łąkach, pod lasem i przy drogach. Zerwij kilka gałązek i zabierz do domu. Łatwo ją rozpoznać po charakterystycznych kwiatkach, które kwitną na żółto od połowy lipca. Wrzuć kwiaty do dzbanka. Zalej je gorącą wodą, odstaw na 30 minut. Kiedy napar ostygnie, przelej go do butelki ze spryskiwaczem. Spryskuj ubrania wierzchnie, kiedy idziesz do lasu. Szczególnie spodnie i buty, a nie będziesz mieć więcej już problemu z kleszczami. Kleszcze boją się tej substancji jak ognia. Wydzielają ich naturalny wróg. Zrobiony z niej odstraszacz ochroni cię przed kleszczami w stu procentach. Kleszcze już nigdy więcej cię nie ugryzą. Te szkodliwe pajęczaki będą cię omijać szerokim łukiem. Poznasz sposób, jak zrobić najlepszy i najskuteczniejszy środek odstraszający kleszcze. Pewnie już kiedyś zastanawiałeś się, jak dobrze uchronić się przed kleszczami. Mamy na to odpowiedź. Kleszcze mają swoich naturalnych wrogów. Są nimi mrówki. Mrówki polują na kleszcze. Wydzielają kwas mrówkowy, który w dużym stężeniu jest śmiertelny dla kleszczy. Jeżeli kleszcze go wyczują, to od razu uciekają w innym kierunku. Jeśli widzisz na spacerze mrowisko, możesz na nie położyć chusteczkę lub inny delikatny materiał. Mrówki zostawią na niej kwas mrówkowy. Ale nie musisz desperacko szukać mrowiska, aby uchronić się przed kleszczami. Wystarczy, że w aptece kupisz spirytus mrówczany. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcji 1 do 1. Następnie miksturę przelej do butelki z atomizerem. Spryskaj nią ubrania przed spacerem, a będziesz w 100% chroniony przed kleszczami.